Siemano. I przyszła pora na opykładzisza, kurde. Zaraz zobaczymy, co on tu narobił. Utopił bestię, więc będzie trzeba jakieś pukanie silnika zrobić. No oprócz tego, no to czapka do zrzucenia, nie? Głowica, cylinder. Ale zobaczcie, bardzo podobna budowa jak w tych MRF-kach i tych innych Chińczykach. A to Honda przecież. Honda coś tam z Chińczykiem ma wspólnego, widać. Nie no, a na poważnie, no to zobaczymy sobie, jak to tam wszystko wygląda. Zastanawiam się, czy będę musiał wyciągać silnik, ale może by tu wyszło to, kurde, tylko bym musiał go sobie podnieść trochę, żeby mi się dobrze robiło, bo to malutkie. A zresztą jakbym sobie usiadł, też by było spoko. No ale to jeszcze zobaczymy, no nie będę go palił, bo rzęzi coś tam w silniku, tak jakby właśnie raz oleju nie było, czyli pewnie będzie cylinderek przytarty. No a dwa, masło jest w silniku, podobno olej nie wyleciał, czy coś takiego tam było. Także będziemy sobie patrzeć, co tu wymodził. No i pyk, tak to fajnie się robi. Takiego kładzika dźwignąć to nie problem. No co, tak jak w MRF-ce, tak jak mówiłem, podobnie wszystko. Łańcuszek zrzucony, luzujemy cztery nakrętki i zrzucamy czapkę. Tu już pod tym dekielkiem. Zobaczcie, jak biało. Takie to jest też w silniku. Także będzie trzeba wszystko ładnie wypukać. Dziesiąteczka i jedziemy. Zobaczymy, co to młody popsuł. Albo opa, nie wiem, któryś z nich. Mam nadzieję, że tak głowica zejdzie. Nie będziemy musieli tu nic więcej ściągać. Że ten dekielek sobie ściągniemy pierw. O. Głowica i tak już się też rusza. Ale biało, ale kluty. Ja nie mogę, tam wszystko będzie pompy pozapychane. No ładnie, ładnie zajechali kłada. Kurwa. Zejdzie chyba. Chociaż kurwa. O, jest, jest, jest. Dobra, mamy głowiczkę. O, ale zaworki małe. Wszystko będzie pozapychane, te kanały. Tu jak... Wszystko będzie trzeba ładnie pomyć. Ciekawe, jak tłoczek pewnie przytarty. No i co, rwiemy. Albo nie rwiemy, coś jeszcze trzyma. Nie no, nie powinno. Kurwa, daj pan młota. Bez młota to nie robota. Jest. Kurwa, jakoś przytarty to. Nie widać, żeby był. Może klekotało przez to, że ten olej już nigdzie nie szedł i wszystkie kanały są pozapychane teraz. Chociaż troszkę, nie no, jest przytarty, jest. Tu już widać, złapało go. Dobra, tłoka ściągnę. I tak chyba będzie te pokrywy trzeba też pościągać. Tam powinna być pompa oleju. I by trzeba to wszystko czyścić po kolei, bo... No i mamy tłoczek, o, proszę, jak go tu złapało, pod paluchem czuć. No, tu tak samo. No i tak, małe cięcie muszę zrobić. Przemyć to wszystko. Chociaż ten cylinder źle nie wygląda, no tłok troszkę tak mi się nie podoba, jest lekko tu złapany, ale przechonuje się i będzie git, przypuszczam. No ale tłoczka to chyba i tak by trzeba nowego wrzucić już. Tu go złapało trochę w jednym miejscu. A głowica co? Też by pasowała. Porozpinać, poczyścić. Wszystko tak jak ma być. Wszędzie taki szlam. Ale jakoś źle to nie wygląda. Myślę, że będzie gorzej. Dobra, jakbym coś wiedział, to się włączę standardowo. Chyba jeszcze te plastiki muszę sobie pościągać. Pokrywy.
żeby wszystko szło fajnie sobie poprzemywać. Ale to tak jak mówię, coś tam podziałam i się za chwilę włączę. Małe cięcie. A włączę się jeszcze na chwilę. Rozebrałem sobie te boczki. Spuściłem olej, no i już bardzo coś tam nam leci. To czerwone to jest z KTM-a, także na to nie patrzcie, ale taki ładne, ładne mleko takie, nie? Także lecę z pokrywą i włączam się za chwilę. Proszę bardzo, zrzucony boczek. No, fajnie pasuje banieczka tutaj akurat. Sobie olej kapie i niech tam se kapie, ile tam będzie. Im więcej wykapię, tym lepiej. O, tu mamy siteczko. Dobra, może je wyciągnę. O, a tu jest pokrywa. Widać jeszcze, że kropelki wody są. Także wody maszyna dostała i tyle. Zobaczymy, to siteczko mi się uda wyciągnąć. Uda mi się wyciągnąć. No, to tak jak w MRF-ce, no. Tak to się tu prezentuje, będzie trzeba wszystko poczyścić. Sprzęgła nie będę ściągał, ale tak jak mówiłem, tu jest pompa oleju i będę chciał do niej się dostać na pewno. Więc muszę trochę jeszcze poodkręcać tu imbusiki i powinien mi ten dzwon cały zejść. Kosza nie będziemy odkręcać, może się przemyje tak z zewnątrz, a do pompy, żeby się dostać, muszę to odkręcić. O, tam widać nawet w silniku trochę oleju. Także nawet będę mógł tam zmywaczem w silniku tutaj też umyć wszystko, tak żeby pospływało, tam się nic nie stanie. Rozbierane trochę więcej niż myślałem. Tutaj zobaczcie, jak sobie to wszystko pływa. Do umycia zmywacz pójdzie. Tam w środku nawet mogę też popryskać i wszystko powinno spłynąć dołem. Także myślę, że ogarniemy to. No ale dobrze jednak, że sobie to powykręcałem, bo fajnie mi tu będzie podejść. Tu gdzie pompa, tak samo oleju jest, te kanały wszystkie wymyć, żeby ten olej miał jak sobie iść, nie? Bo teraz to nie szło. Tą stronę odkręciłem, ale tu jest ładnie. To damy sobie nową uszczelkę tylko, bo tu już ktoś, widzę, był. No i ją sobie zamkniemy, nie? Także wszystko sobie będziemy myć. Sprzęgło też sobie to rozbiorę i te tarczki, to wszystko poumywam. Tu jest pompa oleju. O! Nowe uszczelki, zestaw chyba kupię na cały silnik, bo tu po wszystkie pokrywy potrzeba. Głowicę jeszcze zobaczę, ale pewnie też będzie trzeba rozpiąć. Chociaż nie wiem, to jeszcze zobaczymy. No a tłoka bym zmienił, jedynie co cylinderek lekko przechonuje i myślę, że to będzie chodzić. Dobra, także co, w tym odcinku to wszystko, teraz same odcinki z rozbiórek. Bo tak, chociaż nie, KTM był, o, nie ma go już. Dodawałem składanie. No i z tych maszyn też dodam jakieś składanie. Tylko no w swoim czasie, bo to tak jest, porozbiera się. Później wszystkie części leżą i się czeka, aż cokolwiek przyjdzie, nie? Także w międzyczasie to sobie pomyję i jak części przyjdą, będziemy sobie składać. Jeszcze te przewody olejowe, czy coś sobie popatrzę, czy drożne są. Będzie chodzić maszyna. Dobra, no to co? Zajechali kłada. W tym odcinku to wszystko. Tu trochę większy kładzik. Chociaż te tłoki to podobne, kurwa, z tego bydlaka, a no z tego, zobaczcie. Niewiele większy jest w tym Intericie tłok niż... Dobra, kończymy odcinek. Jak coś, to widzimy się przy składaniu. Narka.